pomocą Bożą i wstawiennictwem Matki Bożej oraz świętego Józefa rozpoczynamy kolejny rok formacji seminaryjnej, będący dla jednych kontynuacją, a dla innych początkiem drogi, której spełnieniem będą święcenia kapłańskie, a w dalszej perspektywie duszpasterska posługa w Kościele i dla Kościoła. Dzisiejsza Ewangelia zawiera trzy obrazy i jeden temat, którym jest moc Słowa Bożego. W pierwszym obrazie widzimy Jezusa głoszącego Słowo do tłumu zgromadzonego nad jeziorem. W drugim Jezus zaprasza Piotra, by podjął się ponownie połowu, mimo wcześniejszego fiasku. W trzecim Jezus czyni Piotra głosicielem słowa, rybakiem ludzi. W każdej z tych odsłon uderza nas moc słowa Jezusa. To słowo gromadzi tłumy cisnących się do Niego ludzi, dokonuje cudu połowu oraz cudu przemiany Piotra. Po nieudanej próbie połowu Jezus każe Piotrowi wypłynąć ponownie na głębie. Piotr musi podjąć decyzję, której stawką jest jego poważanie i prestiż. Jest przecież fachowcem i wie, gdzie i kiedy najlepiej łowić. Ponadto jest rozczarowany i zawiedziony tym, że przez całą noc nic nie złowili. Jednak na słowo Jezusa czyni coś, co po ludzku jest pozbawione logiki. Jako doświadczony rybak wie doskonale, że jeżeli w nocy nie udał się połów, to tym bardziej nie uda się w dzień. Czyni zatem coś wbrew sztuce rybackiej, ale zaufaniem dla proszącego. Posłuszeństwo poleceniu Jezusa okazuje się trafioną decyzją. Jest świadkiem cudu. Jest świadkiem mocy Słowa Bożego, któremu później poświęci resztę swego ziemskiego życia. Ewangeliczny wypływ na głębię stało się dla świętego Piotra drogą powołania, a dzisiaj po 20 wiekach staje się zaproszeniem Jezusa dla nas. Staje się wpisaniem głosu Syna Bożego w codzienność naszych chwil powszednich. Bowiem jeżeli chcemy w naszym życiu wydać owoce, musimy przekraczać siebie, swoje przyzwyczajenia, schematy i podejmować wyzwania. Inaczej wcześniej czy później urządzimy się w przeciętności i przestaniemy ufać Słowu Boga, marnując dar powołania, które nie jest martwym schematem, ale zawsze odpowiedzią na wezwanie Boże tu i teraz. Piotr był w stanie przekroczyć siebie i swój ludzki sposób myślenia. Przyjęcie słowa Jezusa, mimo iż było pewnego rodzaju ryzykiem, stało się spełnieniem oczekiwań rybaka, dzięki temu, że przełamał zmęczenie i obawę przed ośmieszeniem. W naszym codziennym życiu sukces niewątpliwie jest ważnym motywem naszego postępowania, ale w życiu duchowym nie jest to tak oczywiste. Ludzka mądrość, kalkulacja, inteligencja nie wystarczą, by osiągnąć duchowy sukces. Trzeba raczej w pokorze powiedzieć: na Twoje słowo zarzucam sieci. Jednak aby zarzucić Bożą sieć, ważna jest nasza praca, duchowy wysiłek, asceza, modlitwa, Eucharystia, kierownictwo duchowe i pragnienie czynienia dobra w imię Tego, który prosi, byśmy stali się uczestnikami Bożego połowu. Gdy Piotr zawierza słowu Jezusa, staje się świadkiem podwójnego cudu. Pierwszy zewnętrznie dotyczy połowu, który przerasta wszelkie kalkulacje i oczekiwania. A drugi, wewnętrzny, ważniejszy od tego pierwszego, gdyż dotyczy przemiany serca Piotra, który
gdy pada przed Jezusem na kolana i uznaje swoją grzeszność. Jezus przemienia serce Piotra i człowieka wyrachowanego, zadufanego w sobie, czyni go pokornym, ufającym i wolnym. W ten przepiękny, ewangeliczny obraz wpisujemy dzisiaj siebie, odnosząc do naszego życia słowa „nie bój się”. Treścią tego wyzwania jest pewność, że gdy Mu zaufamy, zawierzymy, pozwolimy zapanować nad naszymi lękami i obawami, wtedy On poprowadzi nas na prawdziwą głębię. Będziemy łowić ludzi, będziemy odważnie dawać świadectwo Jezusowi i Ewangelii. Moi drodzy, niech ten ewangeliczny obraz towarzyszy nam wszystkim. Nam, kapłanom, w gorliwym realizowaniu drogi powołania, a Wam, drodzy klerycy, w szczerym i uczciwym przygotowaniu się do posługi w Kościele. Niech ten ewangeliczny obraz utwierdzi w nas, że wielu jest powołanych, ale mało wybranych. Cenimy sobie to, że spośród wszystkich powołanych, czyli ochrzczonych, my zostaliśmy wybrani, aby stać się głosem Boga w świecie. Dlatego w imię powołującego Boga proszę, nie zmarnujmy swego powołania, bo to jest ofiarowana nam droga do zbawienia.